Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym osobnym wtorku. Dzisiaj z gierką Spelunki 2. Klikam sobie A, zobaczymy o co tutaj chodzi. Ja zaraz pewnie o tym Spelunki powiem coś więcej. Nie wiem, czy coś tu będzie pokazane, czy coś tu będzie mówione, czy tu będzie jakaś seria. Nie. Od razu mamy play, więc gituwa. Mam nadzieję, że granie jest za głośno, bo jeszcze ją nie grałem wcześniej, więc nie umiem jej ustawić. Może ją nawet ściszę tak, żeby w razie czego nie była dzisiaj za głośno. Czym jest Spelunki? Jest to gra typu roguelike, roguelite, nigdy nie wiem czym to się różni. Jest to druga część już tej gry, pierwszą bardzo dużo kiedyś oglądałem. O co chodzi w tej grze? Szczerze? Nie wiem. Chodzi o schodzenie po poziomach, zgarnianie pieniędzy i odkrycie, nie wiem, chyba historii tego miejsca jako archeolog. Zobaczę tylko opcję, czy wszystko się tutaj zgadza. Wydaje mi się, że chyba to jest, nic tu zmieniać nie będę. Mamy naszą postać. O, zaczynamy grę, ja się będę uczył razem z wami. Nigdy w życiu Spelunkiego nie grałem, kiedyś oglądałem, z dwójki oglądałem może z jeden odcinek, więc nie wiem o co chodzi. Adventure, oczywiście, idziemy na historyjkę. Mamy save'a, zgaduję. Oj, mogę postać na wygrać. Margaret, Colinem, Rofim, Anom. No Ana się wydaje najfajniejsza, siema Ania. No i lecimy Anią. O Jezu, tu jak Hugo schodzi po linie po prostu. Kliknij 4, kliknij 4. O, jest nasz piesek ukochany. Jak ktoś jest jakimś prosem spelankowym, to może powiedzieć o co chodzi. Ja nie znam w ogóle sterowania, jak się to podnosi. Tu atakuję za pomocą X-a. Wiem, że mogę podnieść te pochodnie. Tylko kurde, nie mam pojęcia jak. Mogę ją uderzyć za pomocą bicza, ale nie będę takiej przesuwał. Ten przycisk nie działa, ten przycisk nie działa, ten przycisk nie działa, ten przycisk nie działa. Ej, no wszystkie przyciski kliknąłem i nic nie działa. O! Za pomocą X-a! Dobra, mamy jakieś tutaj informacje. Wow, tu było 15 lat od mojego ostatniego wpisu. Tak dużo stanęło się, odkąd uciekłem z jaskini Olmeka. O, Olmek to jest ten taki wielki złoty łeb, co nas bije. To był boss ostatniej części. Tina i ja staliśmy się rodzicami, nazwaliśmy naszą córkę Anna. O, to my gramy tą córką. Jest bardzo silnym dzieckiem i naturalnym zwiedzaczem. Ma tak, dobra, RB, schodzimy na pierwszy poziom, zobaczymy co nas tutaj czeka. O, dobra, jesteśmy w grze, zaczynamy prawdziwą grę. Może ja rzeczywiście jednak podgłoszę trochę tę gierkę, bo wcale nie wydaje się jakaś mega głośna. Oj, widzę tutorial od razu na starcie. Bardzo dobrze, z wami się nauczę jak grać. Po lewej, w lewej górze widzę moje zdrowie, ilość bomb i ilość lin. Skaczemy za pomocą przycisku A, standardowo. Piesio. O, informacja kolejna. Sny zaczęły się, gdy Anna miała 5 lat. W śnie patrzyłem przez okno na pełen księżyc i widziałem na nim twarz Olmeka. Starałem się to ignorować. No, wiecie, widziałem Olmeka, który spadał do jeziora lawy. Czyż nie? Tak się kończyła chyba pierwsza część gry właśnie. Tego Olmeka zabijaliśmy w lawie go paląc. O dobra, jak tu mogę zejść na krawędź? Muszę zejść tak niżej, się spojrzeć i w prawo. Aha, i tak teraz zwisam i mogę skoczyć na luzaku. To sobie zgarniam. Oho, i za pomocą X-a. O, nie muszę go bić, mogę sobie rzucić w niego pochodnią. Elegancio. Dobra, zgarniam pochodnie. I tu mnie gra uczy jak podnosić rzeczy. Elegancio, podniesiony kamień, rzucony kamień, ja wolę pochodnie ze sobą wziąć. Skaczemy, o! Tu muszę przesunąć bloczek i lecimy. Ty pies, co uciekasz? No to standardowe zejście. Ojejciu, a czemu tu nie mogę wskoczyć teraz? Na krawędź muszę mieć chyba, no dobra. Tutaj tak samo nie wskoczę? O co chodzi? A tu mam informację jakąś ukrytą. O, mogę wskoczyć, kolejna informacja o mojej córce. Nasza ciekawość była zbyt mocna, aby się jej nie oprzeć. Z pomocą Colina, Tina i ja zbudowaliśmy statek kosmiczny, który weźmie nas na księżyc. Co ty gadasz? Anna chciała pójść z nami, ale brzmi to trochę zbyt niebezpiecznie i stwierdziliśmy, że powinna zostać w domu i skończyć rok szkolny. Oprócz tego będziemy z powrotem, zanim się zorientuje. Najprawdopodobniej tam i tak nic nie ma. No, najwyraźniej chyba jest, bo zgaduję, że jestem tutaj na tym kosmosie tą Tiną. Mam skrzynkę, ją otwieram po prostu uderzając. Okej, zgarniam pochodnie i lecę sobie dalej. Ho! Skaczę. Jak ja mam rozwalić to złoto tutaj? Nie mam pojęcia. Bomby zgarnąłem, oho. Bomby stawiam za pomocą przycisku B. No ma sens. Ciach. I co ta bomba zrobi?
Eksploduje! Ma sens. Dobra, tu muszę skoczyć. I dam radę. Coś ciekawego? Było bardzo trudno powiedzieć żegnaj. Pewna część mnie miała nadzieję, że weźmiemy Anię ze sobą. Kocha kosmos i cały czas chcielibyśmy pokazać jej rzeczy w statku. Ale przynajmniej ma ze sobą Montiego do zabawy. Monty to jest ten piesio, z tego co rozumiem. Dobra, tutaj wskoczyć nie wskoczę. Zresztą tam chyba byłem. O, Y. Tu mamy linę. I Y-kiem tę linę puszczam w górę. O, mamy nawet tam znaczek pieska na tej linii. I się wspinamy jak Hugo. Lecimy dalej. Hyo, tutaj. I tu. Wow! Nie kręć się tak wa... Co ty gadasz, że jak ja się tak kręcę, to zrzucam to. Nie, oddawaj. No ta, bo na rękami balansuje wtedy i przez to rzuca, ale dziko. Dobra, ciach, ciach. Ha! O ty zły nietoperzu. Co masz w dupie dużo jeżu? Za pomocą... A, o nie, zgasiłem pochodnie, ale syf. To niewiarygodne. Na kosmos... Boże. Na księżycu jest gigantyczny olmek. Na dodatek jest tutaj jaskinia. Mamy poczucie déjà vu, aczkolwiek jesteśmy wciągnięci do środka jak żelazo do magnesu. Jakiś tam głos nas woła, to olmek czy coś innego? Może jednak ten olmek żyje, zobaczymy, zaraz się przekonamy. Mogę nowo podpalić te pochodnie, jestem ciekawy. Ciach! I rzucam ciebie tu. Ty, ja tu mam przejście i jestem w stanie tu przejść? Ha! Jestem, o, ciekawie. No coś odkryłem tutaj specjalnego, jestem gigakoksem. Tak, pieska! Oj, bez kitu, panato! Normalnie bym się do pieska nie dostał, a teraz ciach! Ty, co ty robisz? Ostatnia informacja. Byliśmy na księżycu, co wydaje się jak wiele miesięcy, ale trudno jest to stwierdzić. Jak wcześniej, czas i śmierć działa tutaj inaczej. No, bo to jest roguelike, więc jak umieramy, to się potem wskrzeszamy i zaczynamy na nowo. Czujemy, jakbyśmy wpadli w kolejną szczelinę w naszym uniwersum. Jak ta jaskinia Olmeka z wcześniej. Może jest do tego połączona, ale większa, zdecydowanie większa. I co teraz? Pies tutaj wszedł, mogę za nim iść? Nie, tu już wracam, okej, tu byłem. No i tu jestem w stanie wskoczyć. Tu nic nie ma ukrytego, więc to olewam. I tu mam co ciekawe dwa przejścia. Nie mam pojęcia, do którego powinienem wejść. Wejdę do tego na górze. Mogę pochodnie wziąć ze sobą? Nie mogę, dobra. I lecimy tu. Nie mam pojęcia, gdzie ja przejdę. Aha. O co chodzi? Widzowie, tu byłem w stanie wskoczyć. Aha, czyli to jest przejście tutaj po prostu. W jaki sposób ja mam kontynuować moją rozgrywkę albo mój tor? Ja myślałem, że jestem taki mądry, że odkryłem tutaj przejście, a tu chyba normalnie powinniśmy rzeczywiście skończyć tutorial. Aha, no dobra, ale syf. No to wychodzę. I jest piesio. Witam, piesiu. Mogę cię wziąć ze sobą? O nie! Mogę go ze sobą wziąć, elegancio. I co teraz? Nie mam pojęcia. Dostaliśmy nasz dziennik. A, dobra, musiałem kliknąć i dostałem dzięki temu klucz. Weźmy sobie klucz i otwieramy przejście do tego chyba, rozumiem, że głównego przejścia. No, chciałem przeczytać, co tam było. Nie mogę teraz, znowu klikam i nic nie działa. Wezmę sobie piesia. Ej, bez kitu, klikam ten przycisk i nie działa już to. Ten journal. No nic, lecimy z piesiem do zwiedzania jaskini. Ściany się ruszają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tu już mamy rzeczywiście przeciwników. Dobra, rozwalam wazon. Cześć ty, wężu. O, dostałem informację o tobie. Ja chciałem przeczytać tę informację od rodziców. No nie. Jest piesio. Tu z tego, co kojarzę. A jak ja miałbym dostać się do tamtej skrzynki? Chyba nie mam jak. No jak ja mam teraz wrócić stąd? Halo? Ej, bez kitu. Muszę linę zużyć, ale gówno. No chyba tak, zużyję linę, ciach, z piesiem się wracamy. No nie, nie chciałem nim aż tak rzucić. Zgarnijmy golda. Ło, jeszcze więcej golda. Terrible chill runs down your spine. No nie, rozwaliłem coś i teraz duch będzie mnie gonił, ale syf.
Ja wiem, że tutaj duch się może pojawić w tej grze w momencie, w którym on mnie zabija na strza. W momencie, w którym ja za długo jestem na mapie, ale najwyraźniej... ja umieram. Co za gówno! Ale syf! To jest jakaś z duchem wazon był chyba. Dobra, no to olewam tego ducha. Idziemy zwiedzać dalej. Witam cię, panie jaskiniowcu. Ciak! Ja go mogę wziąć ze sobą. Oż ty dupę, ty. Ja myślałem, że ty... O, nie mogę cię zabić? Serio? Nie mogę cię podnieść? Nie mogę. O, teraz padł. No dobra. Bo ja pamiętam, że te ciała jaskiniowców mogłem brać ze sobą. Nie pamiętam za bardzo po co one były, ale... Mogę tu skoczyć? Mogę. Mogę je brać ze sobą i poświęcać na jakimś ołtarzu. Ale... Kiedy ten ołtarz dostanę, to ja nie wiem. A jak ja miałbym tego pająka pokonać? Nie mam zielonego pojęcia. Cześć, żuku. To jest pułapka. Aj, żeś ty. Kurde, mam jeden HP już tylko. Zaraz umrę tutaj, ale syf. O, tu mogę przejść. Dobra, skrzyneczka. Elegancio, goldzik jest. Zwiedzamy dalej. Witam cię, nietoperzu. Ja mam pochodnię w tym momencie. Ciekawe, czy ta pochodnia jest potrzebna, żeby, nie wiem, może coś podpalić? No wiem, że mogę jej używać jako kamienia. Ale no to tyle chyba. Jest coś tam na dole? O, w Spelunkiem jest bardzo ważne zwiedzanie i ogarnianie właśnie, co jest na dole. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu nic nie widzę ciekawego, szczerze mówiąc. Do góry się spójrzmy. Piesia słyszę, ty, ale gdzie? Jest tutaj ukryty, jak w dupie. O, szysz ty. To ja muszę bombę tu zużyć. Ale żebym jego nie wysadził. Nie wysadziłem, ale idealną bombę postawiłem. Dobra, zgarniamy piesia dalej. Tu pająk. Plus arbus. Easy z wami. Dobra, ja mu muszę dać wstać chyba. I dopiero wtedy go biję. O, żeż nie, nie, umarłem. Jaki on jest szybki, jaki on ma usta wielkie. Jak dupę. O nie. Ale ta gra jest trudna na początku. Dobra, pułapkę to olewam, lecimy dalej. Tu jest ta skrzynka z duchem, więc ją olewam. Tu jest jakiś żabol. Ostatnio jak go brałem, to on otrzymał raz obrażenia i nic mu się nie stało. Jezu, jak oni są trudni do zabicia. No dawaj żabolu, chodź tu. Jak ja mam teraz uderzyć? Da się w dół uderzać? Chyba nie. Dobra, olewam go w takim wypadku. Rzucę go psem. O. I teraz jego rzucę. No i go zabiłem, ale jak to zrobiłem, to nie wiem. Biorę psa ze sobą. Idziemy. Masz psem. Mam nadzieję, że psa nie ranię, jak tak robię. Ej, nie, 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 chcę bić go. Bo ja go pewnie też mogę zabić. Tu coś jest ciekawego? Jest diamencik, nie wiem jak dużo jest warty i czy mi się opłaca po niego iść, ale pójdę. Jaki mary ten pies. Krzywy, Boże. Tu jakieś czaszki, to olewam. No mówię, nie wiem jak dużo jest wart ten diament, ale... W razie czego go wezmę ze sobą. O dobra, spadłeś. Chodź tu. Jakieś czachy, kurde, nie wiem, może to wysadzę. Może coś w nich jest. Gówno dupa, nie ma nic. Kolego! Dobra, ja go olewam. On się wydaje zbyt silny. Okej, nie muszę tutaj bomb zużywać na te czachy. Dobra informacja. Skoczmy sobie tu. Kurde, tu nie przeskoczę. Olej, wszystkich psem będę bił. Mam nadzieję, że mu się mówię. Nic nie dzieje, jak go tak rzucam przeciwników. No i jest przejście na kolejny poziom. Idziemy z psem, elegancio. Cześć, piesiu! On mnie leczy, jak go wezmę ze sobą. Okej, dobra, jeden skończone. Trochę pieniędzy mam, może sklep w końcu znajdę. Wiem, że są sklepy w tej grze, ale są takie, kurde. Można okradać te sklepy, z tego co kojarzę. Problem jest taki, że jak się je okradnie, to ten sklepikarz trochę się na nas denerwuje wtedy. To jest w ogóle dosyć dużo złota pochowane w ziemi. Jestem ciekaw, czy... Opłaca się czasami... O ty, krecie. Czy opłaca się czasami używać bomby, aby zgarnąć rzeczywiście...
dodatkowe złoto, które jest ukryte w ścianach. Wydaje mi się, że to złoto to jest raczej gówno warte, więc oleję je. Cześć, kolegom dostaniesz. Kolegom dostaniesz. Nie, ciebie chciałem, nie. No i mam jeden serduszka. Ale gówno. Mogę go zabić, tak? Mogę, o super. A te ciała cavemanów to zostają, co ciekawe. Dobra, uciekam stąd. Jak ja miałbym tego psa zdobyć tu? Nie ma szans. Do widzenia, psie. Dobra, zgarniamy wazę. W niej nic ciekawego niestety. Tymi wazami też chyba opłaca się rzucać, bo z tego co kojarzę, w tych wazonach mogą być ukryci przeciwnicy. O nie, nie! A, dobra, po prostu nie zejdę z tej strony i będzie luźno. I lecimy. Bo tu jest pułapka i ta pułapka mogłaby się aktywować. Na przykład gdybyśmy rzucili tam... Cavemanem nawet głupi mógłbym rzucić. Dobra, ja go stąd rzucam, on chyba mi teraz już nic złego nie zrobi. Piesia, no niestety, muszę olać. I lecimy dalej, goldzik zgarniamy. Cześć, nietoperzu, znaczy wilku. Jezus, wężu. O, jest sklepikarz, dzień dobry panie sklepikarzu. Co tu mogę kupić u ciebie? Kompas, nie mam pojęcia co robi. Pasta, nie mam pojęcia co robi. Bomby, nie mam pojęcia co robią. Kupię pastę. Leczy mnie to? Co robi pasta? A możemy teraz rzucać bombami, które się przyklejają. A kompas? No kupię, nie mam pojęcia. On pokazuje, gdzie jest wyjście. Okej, i tyle. No dobra, lecimy na kolejne piętro bez psa. Nie mam jak się uleczyć, ale syf, ja mam 1 HP. I tu jest pułapka już. O Jezu, tu nie zejdę. Co ty masz do kupienia tu? Climbing Glovesy i Xorna mogę sobie tutaj wykupić. Nie mam pieniędzy na nic, ale bida. Ty, no nie jestem w stanie tych pułapek ogarnąć. Muszę tutaj bombę postawić, bo będzie dupsko. O, jakąś strzałę zgarnąłem. A, bo ja tym mogę rzucać. W sensie, że celować mogę. O, szkielet właśnie. Zapomniałem, że z tych czaszek się mogą szkielety pojawiać, więc trzeba na nie uważać troszkę. Przejście mamy tutaj. Ducha nie przywołuję, no bo nie jestem chory psychicznie. Ciebie się trochę cykam, szczerze mówiąc. Czemu go się nie można dobić? Jak jeszcze leży taki nieprzytomny? Muszę mu dać się ogarnąć. O, ty jesteś chyba dobry, nie? Ty mi nie zrobisz nic złego. I cię mogę poświęcić. Ożeż ty. Ja mogę spadać na tych przeciwników? No nie, no nie wierzę, że mnie dotknął kret. No chyba kogoś suty spędzą. Co to ma znaczyć? W życiu. Zwiedzam dalej, no dobra, lecimy. Ciach kamieniem. Kurde, test. Tak, mogę im na łby spadać, nie wiedziałem. Ej, no i znowu piesio jest w czapie. Oj, za daleko zdecydowanie tę bombę postawiłem. Jak ja mam tę bombę postawić teraz? Tu? O, nie rzucaj tym tak. Ciach. Nie, zabiję go. Nie zabiję, dobrze. Cześć piesiu. Dobra, ty się stąd nie ruszaj na razie, albo chodź ze mną. Tu jest pułapka. Mógłby się przejść na klatę zamiast mnie, wiesz? Super. Tobie się nic nie stanie, a ja mam ograniczone zdrowie. Mamy tutaj kolejny wózek jakiś. O! Bomby dostałem, super. To mogę rozwalić. Ciach! Ojejciu! O nie, nie! Co? Jezu, to jest 5000 razy trudniejsze niż myślałem. Ale kupsko! Tu jest jakaś dużo warta. O nie, nie chciałem tak bomby stawiać. Tu chciałem bombę postawić, o. Ach, chyba sobie żartujecie. No dobra, nie wiem ile jest warty ten diamencik. Mam nadzieję, że fest dużo, zgaduję, że jest gówno warty. A to co to jest? Przepraszam bardzo. Telepak.
Pozwala ci się teleportować i uwalnia twoje ręce. Co? O, o! O w dupę! Aha. Teleportowałem się w ścianę i umarłem. Dobra widzowie, chociaż do 1-3 dzisiaj przejdę, zobaczycie. Do 1-3, taki jest cel. Opa. Strzałem to powinien umrzeć na raz. To powinno bić dużo. A nie bije chyba. A ja złamałem te strzałem na łbie, co ty gadasz? I na głupi łeb mu spadłem. Dobra, biorę neandertalczyka. Ja za zejść zabijanie nic nie dostaję, to dolewam to szczerze mówiąc. Jak mówię, za to nic nie dostaję. Biorę sobie jego ciałko, pulchnę. Rzucam w kolegę, tu rzucam w kolegę, tu rzucam w kolegę, tu rzucam w kolegę. Tu rzucam. Ciach. Ciach. Ale ogarnąłem, o Jezu. I do góry ja bym chciał rzucić, dawaj. No nie, nie tutaj. Dobra, tego zabijemy. Czemu go nie mogę rzucić do góry? Co jest grane? Na łeb mu skoczę. O, dobra, udało się. Ale tak ledwo co, to jest pułapka. O, nie wiedziałem, że mogę rozwalić te pańczyny. Czemu masz wazon, kolego? Uuu, pieniądze miałeś w tym wazonie, bardzo dobrze. Dobra, tam nic nie ma, to olewam. Skaczę mu na łeb. Olewam go też, niech se żyje. Mam już tutaj jego kolegę, więc jest elegancio. Kurde, niepotrzebnie to rozwalałem, teraz się tam nie dostanę, co? A tam może coś jest ukryte. Tutaj skrzynka jest na przykład. Czy opłaca się... Doskoczę tu? Doskoczę. Czy opłaca się marnować linę na skrzynkę? Nie mam zielonego pojęcia, ale zaraz się przekonamy. 1000 golda dostałem. Czy to jest dużo? Nie mam... Mówię, nie mam zielonego pojęcia. Zaraz się przekonamy. Ale jesteś blisko, piesiu! Ale dobra morda z ciebie. A, rzuciłem tobą. No tak z miłości. Nie wiem ile to jest warte, ale zmarnuję linę, niech będzie. 1600, no to więcej. Tu żeby wrócić muszę zużyć na przykład bombę. Tu. Chyba przejdę teraz, nie? Tak, przejdę. Bombę zużyję, bo mam mniej bomb jak lin. I lecimy sobie dalej i piesio mnie tutaj pocałuje i dostajemy... A, no i dostajemy Liza. I mamy 1 HP więcej, więc elegancio. No nie wiem, chyba się nie opłaca iść. Co tam jest w ogóle? Dziwne, dziwne, dziwne. Sklepikarz, co ty masz? Weapon shop, webgun ma, no to pewnie jakąś pęczyną strzelam. Crossbow, no to pewnie ma 1 amunicji. Boomerang się wydaje najlepszy, bo może do mnie wróci. Power pack, co to jest? Nie mam pojęcia. Kupię boomerang. Nie! Nie ten przycisk, kurde! Noż co za gówno! Aha, na kolce się naraz pada, no tak. Jaka ta gra jest turbo trudna! Cześć pająku. A ja tu nie wrócę, jak tutaj przejdę, to zaczekam. A tam to też się nie wydaje, jakby cokolwiek ciekawego było, więc olewam. Lecimy sobie. Nietoperz zabity. Kamień wzięty. Słyszę piesia już. A ty mi zadasz obrażenia? Chyba byś nie zadał, ale wolę nie ryzykować. Dobra, ciebie ciach. Bierzemy piesia. Coś ciekawego? Ten duch posrany tutaj będzie. On mi chyba dawał 10 tysięcy, nie? Ty dawaj. Ty, o czemu jest mój pies taki blady? Boi się ducha, czy o co chodzi? O, o, dobra, ja żyję. I duch Olanet, duch Olanet. I 14 tysięcy zgarnięte, i HP uleczone. Tylko czemu mój pies jest taki... Jezu, przestraszony. Dobra, teraz żebym nie kupił czegoś złego. Clothing shop. Pitcher's meat, spring shoes, spike shoes. To pewnie najlepsze będzie, co? Do biegania. No, nie wiem, po co mi to, szczerze mówiąc. Może więcej biję teraz, jak na przeciwników spadam? No bo nie mogę się tutaj... No ale dziwne. Kupię kolejne buty. Łączą się pewnie, nie? No i pozwalają mi skakać wyżej. Git. Super, super. Bardzo fajne są te buty. Ej, super jest ta gierka, może serio z niej zrobię. Pitcher's meat.
I a wezmę okularki. Oh, widzę, co jest ukryte w tym. Co ty gadasz? Nawet nie wiedziałem, co się... Nie! Przez przypadek! Kolego! O co mu chodzi? Kliknąłem B? A mogę mu to zabrać tak to? O, mogę. I co to robi? Mogę rzucać jako jak pro. Elegancio. O, o! Tu jest to do poświęcania! O, a jego nie poświęcę, bo on ciała nie ma. A gdzie tu przejdę? Co to jest? A tu zgaduję, że muszę mieć z tego poświęcania jakiś kluczyk i mógłbym otworzyć tę skrzynkę wtedy. Najgorsze jest, że ten dziad mnie goni, bo ja przez przypadek coś kliknąłem. On jest turbo trudny z tego, co kojarzę. Dobra, zobaczmy, coś tu jest wyżej. Chyba strata... Ta... Strata liny, ale już trudno się mówi. Żeby on mnie nie zabił tutaj. No muszę mu skoczyć na łeb, ale to będzie strasznie trudne. No nie, no on mnie... Czemu on mnie zabił? Ja mu nie chciałem nic zrobić złego. Przypadkiem coś kliknąłem. Nie przejdę do tego 1-3 dzisiaj chyba. Co za śmietnik z tego sprzedawcy. Chodź tu psie. Blady coś czuję będziesz w tym podejściu. Jak w poprzednim. Ducha tobą odpalę. Może duch na ciebie się wtedy denerwuje. Nie wiem. Cześć pająku. O nie, coś zrobiłem z psem. On aktywował tutaj już pułapkę. Tak jest. Leży, ale on chyba martwy jest, co? Nie wiem. Oj, chyba, on chyba martwy jest. Mam nadzieję, że nie. Dobra, ciebie... Co to miało znaczyć? Czemu nim rzuciłem i otrzymałem obrażenia? Ale gówno. Oszustwo to jest. Tak, chyba nie żyje. Wiecie, widzowie? Chyba padł. Dobra, no to jak tu mam już przejście, to ten duch mi nie straszny. Ojejciu, muszę linę odpalić. Zgarniam pieniądze i idę z... A, pies martwy, ale dupa. Będzie nowy pies? Żeby nie było, że czasem piesa mam jednego. Piesa, psa mam jednego, bo to trochę wstyd byłby. O nie, i co mam to tutaj zrobić? A, po prostu nie skakać tak wysoko. Co ty mówisz, że ja mogę na tobie jeździć? Dobra, ja bym cię chciał wziąć. Kurczaku. Won. I co, mogę to ciało twoje. Ja słyszę psa, git. Mogę teraz cię poświęcić na tym ołtarzu. O, clothing shop. Boże, ja się boję cokolwiek obok niego zrobić. Dobra, zabiłem tego. Cześć kolego. Cape, o to mi pozwalało chyba spadać wolniej. Climbing gloves, spring shoes. Ja bym tego cape'a kupił. Tylko nie mam pieniędzy, kurde faja. I co teraz zrobić, żeby pieniądze mieć? Tu jest piesio. Tam jest jakiś ukryty sprzedawca, co jest grane? On mnie zabije pewnie, to ja go olewam. No dobra, no już tu nie wrócę raczej. Chociaż tutaj linę najwyżej puszczę, no. O, tu pieniążek. Co ty robisz, krecie, ty? O, i jest ołtarz. Dobra. Chodź tu, kurczaku. Nie wiem, czy ja cię muszę żywego tam przerzucić, czy martwego. Tak, czy siak? Czemu ja dostałem obrażenia? Serio on? O, nie, chyba muszę go zabić. Tak mi się wydaje. Tak, jak on bije kogoś innego. Kali akceptował moje... Dobrze. Ty, ale weź mnie nie bij, bo ja tu zaraz umrę. Jak tu łatwo jest wstrzymać obrażenia w tej grze, to jest masakra. Dawaj, Kaliego. O, Kali jest zadowolony. Dobrze, czwarte ciało dla Kaliego. Jeszcze chcesz? Kali! Ile jeść można? Normalny ty jesteś?
Dobra, tego Cape'a bym kupił. Mógłbym opadać wolniej wtedy. I mi się wydaje, że jeszcze jednego kurczaka miałem. A może psa poświęcę? Ta, tu jest kurczak. Kurczaki. Chodź, kurczaku. Idziemy cię poświęcić dla Kaliego. Kali lubi jeść. Halo, zejdź. Ale trudno się tu schodzić czasami. Ile muszę ich poświęcić? Ej, no Kali, no! Daj mi coś za te poświęcenia. No ja psa poświęcę dla ciebie, ale to trochę przypał. Cape kupiony. O nie, duch. Za dużo czasu spędziłem na mapie. Duch się pojawił, przypał, widzowie. Szybko, 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 szybko. Dostałem spike buty, dobra, więcej obrażeń pewnie będę bił teraz. I lecimy, uciekamy na kolejne piętro. Już mogłem tutaj szczerze mówiąc dać tego pieska, tu bym nie uleczył, lecz... Ale jesteśmy na 1-3, widzowie. Ciach. Ta, spike buty zdecydowanie więcej biją. No to teraz na strzał mam tych typów. Dobra. Cześć, kolego. U, jakiś kluczyk, co to jest? Nie wiem. Chyba sobie żarty robicie, że to tak mi może zadać obrażenia. To jest głupie bardzo. To jest turbo głupie. O! Won stąd, jaskiniowcu. Czemu jaskiniowca nie mogę bić? To mnie dziwi. Ja go powinienem móc bić, zanim on wstanie. Dobrze, to jego ciałko zostaje tłuste. Fajne. I ciekawi mnie, czy... Oj, zabiję chyba psa. Chociaż nie, to ma zasięg jednej karty. Przepraszam cię, psie. Tak, tak wyszło. Kurde, no. Dobra, tu jest w miarę luz. To mogę wszystko porozwalać. Tu mogą być jakieś czaszki ukryte, coś w nich. Chyba nie. Dobra, biorę jaskiniowca i ciśniemy dalej. O, o kurde, zapomniałem o tym nietoperzu, wilku. Boże, Spidermanie. Dobra, luz, luz, ciach. Ciebie biorę ze sobą, bo mi jesteś przydatny bardzo. Ej, nie, miał cię trafić neandertalczyk. No i taki kawał już przeszedłem, to wydaje mi się, że nie będzie mi jakoś straszny bardzo duszek. A 10 tysięcy piechotą nie chodzi. Odpalmy ducha. Terrible chill runs down your spine. No i duch jest tutaj i gitara się ma. I jeszcze golda se zgarnę. W życiu to mnie nie dotknęło. Ej, ta gra jest naprawdę giga trudna, jak się to gra po raz pierwszy w życiu. Dziękuję wam, kochani widzowie. O, co tu jakieś obozowisko jest, mogę gadać. Coś tu mogę kupić? Ulepszyć? Nie wiedziałem nawet, że coś tu jest. Łóżko. Ciekawe. Są jakieś upgrade'y w obozowisku? Tu chyba jest samouczek, nie? Tak mi się wydaje. Ta, tu jest samouczek. Chyba nie można żadnych upgrade'ów tu robić, tylko nie, można tu postać zmienić i pogadać sobie z kimś. Mogę ci uderzyć? A krysz! Nie skacz tak. O, mogę. Mogę to ją rzucić? Ale głupie głupki. No dobra, kochani widzowie. Jak widzicie, prosem w spelanki nie jestem. Aczkolwiek uwierzcie mi, gra ma później bardzo, bardzo wiele więcej do zaoferowania. No ale no ja jestem lamusem. Gram to w pierwszy raz w życiu, więc musicie mi wybaczyć po prostu za to, jak gram. Nie wiem, zobaczę jak to będzie oglądane. Może, może jakaś miniserijka ze Spelankiego by się kiedyś mogła pojawić. A jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego losowego wtorku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!